teraz teatrzyk biograficzny Bo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest pierwszy taki już tak oficjalny odcinek w Sonic Month i z tej okazji będziemy tak jakby trochę reagować, nie reagować, whatever, do pokazania przez Segę, przez tą panią i tego gościa Tailsa i Knucklesa w Sonic Mania. Więc mam nadzieję, że będzie wszystko fajnie. Będę tu analizował też, więc analiza może bardziej tu pasuje niż reagowanie. A dobra, no zacznijmy to. What's up guys, I'm Tim Geddes. This is Lola from Sega. She's the producer on Sonic Mania. I'm very excited about this. First off, let's look at the beautiful title animation. Oh yeah, Sonic is back. The right way. I'm very, very, very excited about this. What are we going to be doing today? We're going to be playing the new zones. We have... Pierwsza rzecz. Gość gra na PS4. Druga rzecz. Nie wiem, czy to jest jakiś filtr w Sonic Mania, ale no ewidentnie się to wrzuca oczy, że tutaj są scanlinesy. Jestem pewien, że to nie zostało zrobione przez przypadek, bo wiecie, w edycji, tylko że Sonic Mania po prostu będzie miała takie filtry. I swoją drogą widzę, że jest soundless, więc prawdopodobnie w pewnym sensie level select, no już właściwie już go widzimy, level select jak i level select jak i debug mod powrócą. I widzimy też, że każdy poziom będzie miał po dwa akty. Więc to jest dużo nowości, bądź co bądź już. Ledwie 21 sekund filmu, już mamy tak dużo nowości, a film trwa prawie pół godziny. Studiopolis and Mirage Saloon. Właśnie, Mirage Saloon to jest kolejny nowy zone potwierdzony do Sonic Mania. We also have the playable characters available today. So besides Sonic, we have Tails and Knuckles. So if you wanna show the Tails? Should I start with Sonic or should I go? Let's go right into Tails. Yeah, go for it. So Mirage Saloon, you want to pick two? Or we're gonna play Act Two of Mirage Saloon. To change to Tails, just press square right there. There we go. There we go. There's little headphones on. It's the door. Czyli jeżeli będziemy w level selekcie, to tak będziemy mogli się dowiedzieć, z jaką postacią będziemy grali. Sprytne, bo na przykład w Sonic 3 and Knuckles przy tym znaczku był po prostu jeszcze jeden numer, który po prostu oznaczał, jakimi postaciami będziemy chodzić, co jest świetne. Tak mi się bardzo podoba. Gdyby to było w Sonicu 2 i 3, by mi znacznie to polepszyło sytuację. All right. We're going in. I like how that looks like the old school debug menu from Sonic 2. The sound test. Tails. Jak widzicie, no Tails początkowo no nie widać żadnej zmiany. No że jakby wzięli po prostu jego sprite z Sonica 2 i mach. I swoją drogą Mirage Saloon to jest po prostu użyty od nowa nie Dusty Desert. Desert Dazzle z usunięty zon z Sonica CD, więc technicznie nie wiem, jak go zaliczać. Nie wiem, czy to jest reimagined, czy wiecie, czy kompletnie nowy poziom. Nie wiem, jak go zaliczać, czy to jest właśnie już takie ratio zrobione, ale może nam to dać do myślenia, czy przypadkiem, jak wypuszczą demo, to nie będą te trzy zony, niż tylko dwa, tak jak to było na Anniversary Party i nie wiem, na Summer of Sonic. Na Gamescomie chyba też mieli stanowiska z Sonic Manią, tak mi się wydaje. Yeah, it's great. Pierwsza rzecz, jaką zauważyłem, kiedy obejrzałem pierwszą minutę tego gameplayu, to, że ogony Tailsa zachowują się, no nie może naturalnie, ale po prostu tak ładniej wirują wokół niego. Oh wow, this is awesome. So, for those of you that don't know, I'm a really big old-school Sonic fan, so this is very exciting to me that we're finally getting another 2D Sonic game done correctly, with the sprites and stuff. You know, I'm not trying to throw any...
gość ewidentnie nawiązuje do Sonika 4. Po prostu tak chamsko widać, że on nawiązuje do Sonika 4. Nowy sprite Tailsa. W Soniku CD miał inny w remake'u. To jest inny sprite. W sumie tu też jest. Widzę też ewidentnie, że postacie reagują, jak spadają z czegoś, więc nie mają tych samych animacji, kiedy są na ziemi i chodzą, i nie mają, no, na ziemi i chodzą, i nie mają tych samych animacji, kiedy spadają. Wtedy też niby chodzą, ale już tak ewidentnie widać, że spadają. Been a while since Sonic CD. So, for Tails, you can fly, so if you tap on the X button right there a lot, you just... Nowa animacja latania Tailsa. I szczerze powiedziawszy, ona robi więcej sensu niż ta w Soniku 2 i Soniku 3. Czemu? Ponieważ widać tu o, że to są ogony, a nie, że na przykład w Soniku 2 Tails miał jakieś... Nie wiem, jakiś talerz mu wystawał z dupska i tak się obracał. Więc to ten sprite, ja go uwielbiam po prostu. Oh. Yeah. Ma więcej sensu. Yeah, you can get to, you know, places that, you know, Sonic might not be able to reach. So I've always been a big fan of his name being Miles Tails per hour. Which sounds like Miles per hour. It's fantastic. Yeah, he's so adorable. So, can you switch characters like during the thing that is only after, no, in between levels? No, you have to do it when you select the level. So this seems like I can just kind of fly over a lot of things. I mean, Tails, easy. He does get tired though. Oh, okay. Oh. I feel like when I'm playing as him, he's running into a little less things than normal. His AI isn't exactly. Oh. Yeah, if you are playing two-player, you can play with, you know, like. You have a little brother and he wants to play with you, like he can play as Tails. And just like in Sonic 3, you can carry Sonic. Oh, it's the boys. It's those dudes. No, muszą ich przywrócić. No to już drugi raz, kiedy oni, kiedy Sega przypomina o tym, że Funk, Bean i Bark istnieli. Ja sądzę, że coś się szykuje, bo możliwe, że... A gdyby w Sonic Mania byli, gdyby w Sonic Mania, już nie mówię o tym cameo, ale gdyby, wiecie, byli tak z krwi i kości, że tak to nazwę. A niezły easter egg. Ona coś wie. Ona wie, ale nam nie powie. So tell me a little bit about the background of this game. I know that it is, like, what did the tax man, tell us the story of the tax man. Everybody wants to know about Taxman. So Christian Whitehead is our main programmer and designer for Sonic Mania, and he gonna get you. O, wrócił z Spring Guardian z Sonika 1, tylko tym razem ma inną mechanikę. Jak w Soniku 1 po prostu on się schylał i pfiu, a tutaj to robi taki spin dash, taki drop dash robi właściwie, jak z Sonika Mania. And you know, he's a very avid member of Sonic community, and you know. Inaczej go można pokonywać, bo on w końcu się zatrzymywał w Soniku 1, a tu musimy go odbić i wtedy. You know, he's made a couple of Sonic ports for the mobile, and you know, he's working. Animacja też przyspieszania Tailsa jest inna, tak też zauważyłem. Ta animacja też jest fajna. With Pagoda West. No. So working with Pagoda West and also. Czy to jest główny antagonista? Czy to jest po prostu jakiś robot Eggmana? Czy to jest może boss nawet tego świata? Ciekawe. W sumie akt drugi, więc może bossa zobaczymy. Bo Studiopolis założy się, że cały czas było pokazywane jako akt pierwszy. Akt drugi nie został pokazany. So Headcanon, Simon Tomley. We have a very... Serio, znowu muzyczny poziom Sonika 2. Passionate Sonic team right now with Sonic Mania, you know. That's cool. Our team is always talking about how how Sonic is such a big part of their lives, and you know, obviously Christian's one of them, and they actually gave us a pitch
about, you know, what if Sega still created, you know, like this OG classic games, yeah. Sonic game well into the Sega Saturn, and, you know, so it started... Aha, bo to jest, bo wszyscy teraz mają takie sprite jakby trzeciego trybu, bo wiecie, jest tryb chodzenia normalnego, takiego, już nie wiem, szybkiego chodu, biegnięcie i teraz jeszcze taki, nie wiem, sprint jakby jest. Aha, i jeszcze wam o tym w życiu nie powiedziałem, ale Sonic Mania właśnie jest stylizowana na, wiecie, zaginioną czwartą część, nie, zaginioną grę z Saturna. I nie chodzi tego Sonic Extreme, tylko no, taki wiecie, to jest, nie wiem, żart, coś w tym stylu, bo Sega Saturn nie dostała praktycznie żadnego Sonica oficjalnego. From there, so, you know, you can... Fiamant. Wiesz, co może się... O! Znacznie lepiej jest teraz. Sonic Mania is, you know, it's HD resolution, 60 frames per second, and a lot of people's in, you know... To taka mała notka dla tej pani. Saturn nie chodził praktycznie w większości gier w 60 FPS-ach i na pewno też nie chodził w HD. Very excited to tell me that, you know, it's feels like a Sonic game, it, you know, it looks like a Sonic game, and, you know, it's... Może dlatego, że to jest gra z Sonikiem. It should, because our team member is yeah. just all about it. And... Well, I mean, that's the coolest thing, is, I mean, there's a lot of history there where, like, what you're talking about with the mobile games, like, a lot of people like to hate on mobile games, but those are some of the few where it's like, I think that those, the ports of Sonic 1, Sonic 2, and Sonic CD are the superior versions of the games. They made it so it was widescreen, they made it so that... It is an updated version, yeah. and it, you know, there's a lot of updates in it that plays the game, makes the game play really well. You've got, yeah. There we go. Oh, that's my final animation. Cool stage. So yeah, the music is something that really stands out to me. I mean, Sonic to me has always been really about kind of the soundtracks and just like the it has a very distinct feel. This sounds similar to it, but in kind of a more updated version. Who's working on the music for this? So our composer for Sonic Mania is T. Lopes, and he's doing all of our tracks. Ciekawostka, T. Lopes zaczął jako remixer na YouTube muzyk z Sonica. Including the remastered zones. So, you know, from the people who've heard Green Hill and Studiopolis and Mirage Saloon, he's done all of it, and he, you know, I can't wait to show everybody what his music is. It's really great. Awesome. It's, you know, I just gotta say that it's just that... Nostalgic. Yeah. Yeah, so the other thing that we should have mentioned earlier is that there's a CRT filter on this to make it kind of feel more... Wiedziałem. Że jest filtr. Yeah. Genuine and authentic to how the games used to look, but there's a couple other filters as well, so you can play without that, so it looks even more clean and HD presented and all that. Aha, pewnie coś jak w Sonicu CD, że wszystko jest takie rozmazane. Albo spięte z whatever. Yeah, it's just another, you know, option that, you know, we feel that the fans might like it. Yeah. Kind of fills in the nostalgia. So what I'm gonna do is I'm gonna go Knuckles. We'll play Studiopolis 1, and then I'll go Sonic for Studiopolis 2. Does that work? Actually, it's only Studiopolis 1. Okay, cool then. I'll go Knuckles, and I can replay a level with Sonic. Sure. There you go. Because I want to get my boy Sonic out there. Ewidentnie dla Knucklesa inspirowali się Knuckles Chaotix. Chwila, może przewinę na takiego lepszego sprite'a. No. Nie, za daleko. O. Ewidentnie na Chaotix się stylizowali i fajnie to wygląda w sumie. I've always been a pretty... Ma fajne animacje. A już w szczególności bonus za to, że no kompletnie nowe sprite'y są. Chociaż jakby wykorzystali od nowa te na Chaotix, to bym się też nie obraził, bo ta gra była ładna, jeżeli chodzi o... Pure Sonic guy. When it comes to this stuff. So Knuckles can fly and also climb. In some of the zones, you know, there's walls that. Ale nie szakluje nadal. He can just run through and break them. So one of the new mechanics in the game is the drop dash. Is that a Sonic exclusive move? Okay, cool. I'll show you guys that. Sonic jako jedyny ma.
Jakiś nowy ruch. Nikt inny nie ma. Niczego. Something I really appreciate, I mean, the old Sonic games have always been kind of about momentum and constantly moving. I feel like this, the level design here really helps with that. Yeah, the... Ale nie mogę przeboleć tego wiecie, kręcenia się nóg na końcu. Tak, nie wiem, nienaturalnie dla mnie wygląda. You know, the levels are pretty hefty, actually. Okay. It's vertically very filled out. Mm-hmm. You know, some people might feel that it's a little long, but... You know, Sonic Mania is overall trying to recreate what, you know, most people felt with, like, Sonic 3. Mm-hmm. So... O Jezu, jak to będzie jak Sonic 3, to ja będę tyle razy to replayował. Ale będę grał. I think it's a good size and, you know, we're trying to make a multi-level level design. So you could go up on the high route or mm-hmm. in the mid route. What's great about it is that, you know, even if you kind of like miss the jump, you could kind of still keep continuing forward. You could probably just, yeah. Oh god. To było ładne. To było ładne. Yeah, the animations are so good. They're just like even looking up. Let me try to get one of the little like hanging off the... There you go. There's like a front and back version of it. Oh lord. A front and back? Oh. Yeah, so if he's like leaning forward or leaning back. What even hit me? The film. The film's gonna get you. Film always gets me. Oh, there you go. That's awesome. Oh, to fajnie, że są dwie kompletnie różne animacje. Yeah, the animation in this... Cool. Sonic 1. It's so cute. It's awesome. Yeah. But it's not just the main characters. Actually, the enemies have an updated animation. Even mm-hmm. for some of the familiar enemies, like these are all new enemies. But you know, like the motor. Takich jak, oj, nie pamiętam nazw. Bug or something. Yeah. Well, earlier in the last level we played, I saw the I don't know the name of it, but the caterpillar thing. Yeah. What's his name? I think it's Caterkiller. The Caterkiller. Why not? So we're sticking to the classics here. Ale no dobra, w sumie muszę też powiedzieć, że ja też nie znam zbytnio dużo tych będników. Sega. So we only got Sonic, Tails, and Knuckles. None of these other dudes. No Cream. No... No, just Sonic, Tails, and Knuckles. Awesome. Właściwie jakby się uprzeć, to można by jeszcze Amy, bo Amy też była klasycznym bohaterem. Jakby się uprzeć, to też można by też... Nie, no... Cream nie. To już byłaby przesada. Zresztą moja Vita jest włączona? Nie. Uważam mi tutaj obok Vita i nie wiem, czy jest włączona, czy nie. Tak się cały czas na nią patrzę. Dude, that... Oh god. This little dude Shutterbug is, is just getting you. It's bad. There you we can go. Just climb. You're right, see? So we've been playing the two new levels so far, but earlier in other builds and stuff we've seen Green Hill Zone. How's this game kind of like, is it just the same levels or are they remixed and changed up at all? So we have several familiar zones from like Sonic 1, 2, 3, even CD in the game, but you know, the levels are actually remastered and it's a little new. It's using this similar assets. We recreated all the assets, and so it's gonna have an updated look to it. But oh god, whoever played, you know, Green Hill is gonna recognize Green Hill, but the level is gonna be a little different. So it's not necessarily remastered; it's more like remixed. Like there is added levels and stuff to it. Like when I was playing, there's like more of like a cave at the bottom of the Green Hill Zone, which is pretty cool. Fly and climb. Well, hold on. Oh god. Wiem, że to są nowe poziomy i gość pewnie nie jest za dobry w Sonika, no ale nie wiem, ja jakoś patrzę, jak ktoś dla mnie w Sonika, to dla mnie to jest tak troszeczkę takie cringy. No, you just want popcorn. That's all I want in my life, is popcorn. Yeah, popcorn's great. W sumie zjadłem sobie teraz popcorn, tak. A już w szczególności z Sega Sonic Popcorn Machine. So what do you think that the balance is going to be between the new levels and old levels? So right now in our build right now, the levels are all, you know, focused on Sonic
right now, but you know, as you can see with Knuckles and Tails, mm-hmm. there's a lot of places that you can access, and so there's a little bit of fine tuning we'll have to do, but mm-hmm. overall, you know. Wait. Czy oni chcą mi powiedzieć, że najpierw robią poziomy dla Sonika, a później dopiero dostosowują je do dwóch innych postaci? O ja pierdzielę. Tyle błędów może się dzięki temu zrobić. Oje. Chyba, że jak w Sonic 3 Knuckles niektóre postacie będą miały swoje własne drogi. Na przykład, nie wiem, Knuckles nie może przejść drogą Sonika, tylko musi wziąć swoją drogę. To by było fajne. You're gonna be able to, you know, navigate. I just need to kill this guy. No, he needs to. You can just fly to the left. On też ma te wirujące nogi. Nie wiem. Odkąd widziałem to w becie Sonika 2, jakoś mi nie podchodzą te animacje. No, this is personal. Oh. It's personal. Yes. See, now I'm good. Now I can do whatever I want. You got it. No, I believe in you. Oh, no. No, I'm good. I'm all good. Glitch. I got worried. Wise. Making the yeah. Wszyscy siedzimy. So those are the best moments in Sonic games. Going fast. Yeah. Gotta go fast. Tak, w sumie to jestem ciekaw, czy do czegoś będą wykorzystywane przyciski te. Jak bumpery. Czy będą do czegoś wykorzystywane? Jeśli tak, to do czego? So you say you're a Sonic fan. I am a fan. Which one is your favorite? My favorite is Sonic 2. Oh, nice. But Sonic 3 is undeniably the best. Not even a question. There's all these CD people out there, and I think they're crazy. Dang. Yeah, CD's great, but I mean, it's like, it's definitely not in the same league. Wait. Sonic 2 jest moim ulubionym, ale Sonic 3 jest lepszy? Czy to w takim razie nie czyni Sonica 3 twoim ulubionym grą? Of 3. 3 kind of just really perfect everything, but I'm feeling really good about this one. Like, ale przyznam temu gościowi, Sonic 3 jest najlepszy. Sonic Mania ma duży próg do przebicia. Sonic 3 naprawdę na wysokim poziomie. Kind of giving me everything that I want. I mean, obviously I want a lot more. But what do you we'll want? Be getting that one day. I mean, I just want more of this. I mean, we're hoping to, you know, provide. Even the animation of the coins is really cool. Oh yeah. So that one is a new item actually called a Hyper Ring. It's like a blue. Tupa. To nie jest nowy przedmiot, jest Knuckles Chaotix. Wypraszam sobie. Blue ring. Wait, sorry, what? Where is that? At one point you took an item box that's a blue ring. So what it does is that it condenses the rings into huge rings, so when you actually... These dudes need to stop. The paparazzis, yeah. Uh-huh. So, about the hyper ring, it just makes the rings bigger, so you can, like, collect the rings. Może ja to lepiej wyjaśnię. Jeżeli zdobędziecie ten monitor z niebieskim pierścieniem, wasze pierścienie zostają połączone w takie dziesiątki pierścieni, które są po prostu większymi pierścieniami. Kiedy zdobędziecie obrażenie, wypadają z was mniej pierścieni, ale to są te większe pierścienie, dzięki czemu możecie zdobyć szybciej te pierścienie, nie bojąc się o to, że większość z nich pogubicie. Wyjaśniłem to szybciej. Oh, cool. I can see this all day. I'll do it. Most entertaining let's play of all time. Yeah, I mean, you know, some of the levels you can actually have like a hidden item box. Mm-hmm. If it lands on a certain spot, it just like reveals an item box. Jakoś też ma fajnie. I love the music from Sonic 3. And pretty much every Sonic game now. I wonder why they got rid of the little victory theme in Sonic 2. I really liked that one. Alright, so now I'm going back. That's my boy Sonic. Your boy. Gotta go fast. It's the only way. Knuckles, he's all walking through, all nonchalant, beating up them little paparazzi flies. Tails, just Knuckles doing his thing, cool. Looking all adorable. But Sonic, no, nothing will slow him down. As your boy. My boy. All right, let's see. So I'm gonna change the... Going back to Sonic. Yeah. So, Maros, I can do two? Yeah. Cool. We're going into two.
Czy nie byliśmy wcześniej w dwójce? Yeah, this is our, you know, desert zone. Mhm. No i mamy multiplayer, ale zaraz. To jakim cudem w level selekcie mam wybrać opcję bez Tejsa? Ja już tak trochę się pogubiłem. Ale nie, no fajnie, że będzie można grać w dwójkę, tylko... Patrzcie, trochę mi to się nie podoba, ponieważ Sonic ewidentnie jest stylizowany na Sonica z Sonica jedynki i dla mnie to jest trochę nienaturalne, że widzę niby Sonica z Sonica jedynki, a obok jest Tails. Po prostu to jest, tak jakoś mi nie pasuje zbytnio. Something that I appreciate about this game so far is that the locales are really kind of varied from what we've typically seen. I mean, I'm sure... Ale mam nadzieję, że AI z Tailsa poprawią względem Sonica 3, bo to nie, bo AI Tails też czasem we'll tragedia. The casinos and all that type of stuff eventually and like the dark caves and whatever, but this is cool. Yeah, we haven't ever seen anything like this. Actually, Sonic games is very—it has a good balance between like zones that are, you know, featured in like more of a naturistic versus like art—I don't want to say artificial, but like man-made structures. So it has a good balance. You know, not many people may realize, but you know. Sonic Boom ma z tobą coś do pogadania, koleżanko. Like Sonic 2, like Casino. Mm-hmm. Chemical plant are all like very man-made structures where they can have like what aquatic zone or the marble zone. Mm-hmm. They're all pretty. You can... Po marble zone już nie było ani razu o niej nic wspomnianego. Nie było nawet coś podobnego do marble zone. Takie moje tylko naruszenie. I w sumie casino poziomy stały się bardziej chyba denerwujące niż przyjemne. Tak bym powiedział. You can say it's like a nature-ish zone. Mm-hmm. That's cool. So we're keeping in line with this as well. So what I want to show you now is Sonic's new move is the drop dash. Mm-hmm. So if you jump and then you hit the jump button again, when you land, you'll have momentum and speed. Yeah, so if you're, you know, zipping around... Speedrunnerzy pewnie będą to wykorzystywali bardzo często i zapewne jakiś exploit z tym będzie. Po prostu... Z czymś takim nie da się zrobić błędu jakiegoś. Like this. Oh, no. Nope. Can I do like that? You gotta press the button. I'm pressing the button. There we go. And so if you jump, you gotta do it again. Yeah, so basically double tap and hold until you hit the ground. There we go. There we go, the classic pinball stuff. Na pewno nie będę do tego zbytnio przyzwyczajony w pierwszych kolejkach, bo pewnie bardzo będzie mi się kojarzył Sonic 3 i będę chciał robić Insta Shield, bo ja już mam coś takiego, że jak po prostu skaczę w Sonicu 3, to cały czas wciskam dalej przycisk skoku, żeby Insta Shield się włączył. No i po prostu pewnie będę miał przez pierwsze, nie wiem, 2 minuty problem z Sonic Mania. Oh wait, what? Okay. Well, No, that was. It's okay. So there's a lot of new cool gimmicks for the new zones, like the keyboard. You missed like the spritz. The spritz. The thing where it. Special stage. Błagam, zapytaj się gościu, o co z tym chodzi. Błagam. It spits out water and you kind of go on over. You have to go. What's going on over there? So that's a, you know, that's a huge ring. Mm-hmm. Yeah, yeah. I wonder what it does. I wonder. Oh god. One day. Zapytał się. A to mu nie odpowiedziała, nie? Świetnie. Nie, po prostu nie. 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 My little bison. Cały czas mnie zastanawia ten gościu. To nie jest przypadek, że on tu jest. Ja się zastanawiam, czy to jest boss, czy to jest główny antagonista. Może jak to jest robot Eggmana, który jest antagonistą. Wiecie, jak to było też w Sonicu CD, że niby... No, głównym antagonistą nadal był Eggman, ale bądź tym... Tym hitem był Metal Sonic. Caterkiller. He's doing his thing. Oh man. I'm distracted.
Yeah, if you're Knuckles, you could probably you could break through those walls. Mm. Some of the walls over there. Oh god. No! You got it. There we go. No! So Mirage Saloon is actually in the later in the game, so it's a little harder than No! Oh my god. Bouncing around. No, you do it, you do it. No! There you go. You got it. Thank god. Oh. I'm going this way. No! No! Damn it. They got you. They got you. Oh man, okay. Sonic 4. Wow. Okay. You got this. All I need. A little hop. Oh man. So that drop dash, it doesn't, it's not like a full spin dash, it's just kind of like a little bit of a boost. It depends on your momentum. Okay. So if you're, you know, running through pretty fast, mm-hmm. it will be... Keep up with it? Yeah. It's meant to, you know, like, not, when you need to get through like a gap or something mm-hmm. and you're jumping through, it's meant to eliminate the stop and go. Porównałbym... Pewnie o to im chodzi, że coś na rodzaj nie możesz robić M-speed albo D-speed. Pewnie i tak jakoś to ludzie zeksploitują. Ten rewolwer jest fajny, nie wiem czemu, ale mi się podoba po prostu jego animacja. There we go. So pretty. Uwaga, powiedz mi, że double jump jest. Yes! Oh no, no, no. Don't fall. Okay. Because of that. Oh, there you go. Czyli w sumie drop dash jest dosłownie prawie jak w Insta Shield, że jak zdobędziemy tarczę, to wtedy drop dash się anuluje. Yeah, that guy. Alright, so what do we got here? Oh, that's the spritzer that you were talking about earlier. Yeah, go before it. Do I want water power or do I want lightning? Shit. No, I think lightning's good. Okay. I like the double jump. I can't redo it? To jest ma świetne po prostu animacje. You can just jump out, yeah. This game's a lot more layered than the other ones. Yeah, the there's a top area and then there's a bottom area. It's a little, Oh my god. Mam niezłego hype'a na Sonic. So you wanna go a little to the left? Oh nice, you get them lives. You wanna climb up the totem? To the right? Oh that little. Ale będę miał długo zapamiętywania. You know you're running fast when you're running backwards. Ej, to oczy tego gościa się ruszają. Okej, okay, ale to jest dobre. Wiesz, że idziesz szybko, jeżeli już zaczynasz widzieć, że idziesz do tyłu. Oh, there we go. Boom. No, nie mówiłem. Cool. I don't want to stop playing, so we're gonna do one more. I'm gonna do the Studiopolis. Act 1 again? Sure. Yeah, okay, cool. As Sonic. Let's do that. A może Green Hill Zone? I'm very happy that that's... Ale that. Zaraz. Przecież... Yuji... Nie. To Yuji Naka? Czy... Nie, Takashi Iizuka. Sam powiedział, że na imprezie, że nagra... Jak cała publiczność krzyczy SEGA! I to trafi do Sonic Mania. Gdzie to niby jest?
Chyba, że... No nie wiem, w sumie. Nie wiem. Może to jeszcze się okaże, że będzie to wykorzystane w Project 17. A nie, dobra. To już powiem na koniec materiału. W sumie mogę to zrobić w tym osobnym filmie, w sumie. No, zrobię osobny film. Yeah. So what are some of the zones that you want to see? Yeah, we need chemical plant zone. That has to happen. Okay. Absolutely. Please, like, ask nicely to whoever you need to ask. You're gonna write, like, you know, like, dear... Dear Lola, give me chemical plant zone, please. No, I'm a big fan of that. Is this right? Yeah. Studio plus one? Yes. All right, cool. Going in. Chemical plant zone też by byłoby fajnie. Zones? I do like... Znaczy, gdyby był chemical plant zone, to sądzę, że trochę by to było naciągane, ponieważ widzieliśmy to już w Generations. I tak szybko, ale dobra. I like chemical plant too. I mean, I grew up... Lubię chemical plant zone. Nie, to jest mój ulubiony zone w Soniku. Chociaż przypadkiem ja go nie miałem w moim top 10. I teraz zastanawiam, czy przypadkiem go nie miałem w moim top 10. I grew up with Sonic too, so I have a lot of favoritism on a lot of Sonic 2 zones. Yeah, I mean we've seen Green Hill a million times. We've seen Casino Night a whole bunch of times as well. I feel like even Chemical Plant's a little overrepresented, but I don't care because I love it so much. Sonic 2 i Sonic Generations? Nigdzie więcej nie widziałem Chemical Plant Zone, albo coś, co byłoby podobne do Chemical Plant Zone. I'm a big fan of the music of Marble Zone. Yeah. It just, to me though, it sounds like a really loungy Japanese song. Yeah, it's good. You wanna go back down? On speed. Nie da się. Okay. Nie mam dość tej muzyki w ogóle. I nie mówię to w sarkazmie. Where the secret's at? Tell me where I should be going to do something cool. See, there's like a little pathway on the left. When you were like zipping through, there's a little room. On this side? Yeah. Oh. But that's it. Oh. To nie był sekret. Oh! No es bueno. No. Ja zawsze się zastanawiałem w grach Sonika, dlaczego jest coś takiego. Nie dostałem odpowiedzi do dzisiaj. Oh yeah, don't. No! Yeah. I thought I was gonna go down. Yeah, about that. Stupid film guy. About that films. Oh no. Yes, thanks Tails. To będzie strasznie wnerwiające te filmy. My dude. Back on. Oh no. I know. ActTV. Alright. Mam dziwne wrażenie, że to jest związane do MTV. What else are you on? No, you can... For some cool stuff. The secrets. Oh, well, not there. Definitely not there. No. Yeah, we've seen you get a couple. Let's see. You could, see, you're on, like, the lower route right now. Mm-hmm. So... You have to just go to the right for now. Popcorn time. And this team loves putting like a little bit of a call out to everything. They always all ask the old me like Sega stuff. Yeah, they always ask me like can we put this in? Can we do this? And I'm like, hold on, let me check. Let me call my people. Yeah. I mean we try to put in as much as we can. Może do Mighty'ego. Jakoś. To the extent that we can do, you know. So, or right over here, you can go to the left, right on that balloon. Mm-hmm. You can go to the left. Okay. So there's just a lot of hidden small things, but later on you can get to the rings. So each act has two rings, the huge ones. The big ones? Yeah. What was that? Oh, this guy again! Każdy zon ma
Nie, każdy akt czy każdy zone powiedziała. Okay. So this is a lot of things, small things, but later on you can get to the rings. So each act has two rings. Każdy akt. Więc technicznie jakbym zapamiętał, co mogę. To mogę po prostu w trzy akty zebrać 7 szmaragdów wszystkie. Bo to są special stage. Nawet niech mi nikt nie próbuje mówić, że to nie są special stage. To są special stage. Ja nawet nie będę słuchał, jak ktoś mi będzie próbował to mówić, że to nie są special stage. The huge ones? The big ones? Yeah. What was that? Oh, this guy again! They just, you know, they want to get you. They want me, man. Yeah, no. So what are the big rings? What do they do? Well, you know, in Sonic 3, you can jump into them and get into the bonus levels. Yeah. So. Special stage. Dziękuję bardzo. Zamiot. Zamiot. Wiedziałem. We will have them. Good. Not today. I mean, I'll call you when it's ready. Okay, good. Yeah, and then, you know, we'll do this again, I guess. So you can just, you know, play in a room. Zamiot. Or something. Heck yeah. That's not even physically possible. Oh, you can actually go to that little van right there. Go to the van up there? You can get in there. No, you can't. Nope. I was trying to be encouraging. Ja cały czas myślę, że gość, który tam z tyłu się gdzieś śmieje, to jest Christian Whitehead. Christian. Oh, that little, Christian. What do you call those things when they, like, snap in your face? Like, when you take, like, a film? Oh, Action. Slate. Yeah, that actually has everybody's name on it. Oh, for the dev team right there. Oh cool. Yeah, no, that was, you know, you could read that. I'm just, yeah. If you pause the Let's Play, you'll be able to read it. Let's Play. Oh my god. Holy shit. Oh, that was the room, right there. So this would lead you to the bonus stages. Yeah. One day. One day in 2017. Wow. Good job. Just a video. So I'm coming up on the end here. Give us the deets on the game. So 2017, available on PlayStation 4, Xbox One. Yep, PC. It's spring 2017, available on all those three platforms. Awesome. We also have a collector's edition. That's available for pre-order. Awesome. Very cool. Yeah, did you see our video? I did see the video. I appreciate it very much. It's very old school. Ladies and gentlemen, this is Sonic Mania. I hope you are as excited as I am. This feels right. I think that's the most important thing to say about this entire experience. So thank you very much for joining us. Thanks. You need for to come back when you have a chemical plant zone. Oh, I'm gonna be a big fan of that. All right. Well, yeah. Let me see what I can do. Thank you. Appreciate it. Till next time. I love you. A więc no cóż, ludzie, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Moje zrzędzenie albo gadanie, jak to sobie chcecie ocenić. No i cóż, to mogę więcej powiedzieć. Więcej materiałów do Sonic Mania nadzajdzie wkrótce. Na razie, cześć! Pa!